Uwaga! Walka! Czarny rycerz na przodzie. Zwróćcie uwagę Państwa na jego pełen. Stop. Sędziowie ustalają werdykt. Plecy były. Może ja przybliżę publicę. Nie fajnie jest. Jest zakazane, jeżeli walimy od tylu w kark, tak? To jest newralgiczny punkt. Mimo grubych warstw odzienia, mimo zbrojenia. Dzięki niemu 4-0. Czyli dobrze być gniewnym. Walka. A zero, dzięki niebu! Powtórzę, bo pytają się tutaj. Następne starcie. Warmia i Mazury i DS Ile 2. Przygotowaniu. A przed nami Ślązacy kontra Fabryka Świń. Proszę, dziarscy gotowi, nie oddadzą nawet guzika. Walka! Czy Ślązacy wyfedrują Fabrykę? Czy też Fabryka zrobi świniowicie? Jak to będzie? Po raz kolejny zawładła nas palisada. Jakieś płytkie fundamenty tej palisady są, albo wręcz ich nie ma. Oj, 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 było. Było grubo. Widzę, że na rogach Fabryka. I to co widzimy, to jest góra dół. Czyli zwróćcie Państwo uwagę. Oj, coś tu się z hełmem dzieje. Jest stop. Jest jakiś problem. Coś się stało, kolega zrywa hełm. Medyk na pole! Medycy na pole! Fabryka! Walka! Pierwsze starcie, przypomnę, dla Fabryki. Czy oni tym razem w sposób przemysłowy potraktują swoich przeciwników, czy też Ślązacy twardzi jak stal? Dadzą radę i wyrównają. Tutaj znowu zwróćcie uwagę Państwo, że jakoś tak jest dziwnie, że grą walk, to tutaj
z naszej strony. Oni się tak przepychają z lewej na prawą, ale z reguły jest to prawa strona. Ciężko powiedz, może pole magnetyczne w tym miejscu jest silniejsze i po prostu ich ściąga. Oni mają wbrew pozorom dużo metalu na sobie. Tak jest. 2-0 Świnie. Czyli Ślązacy zostali ograni. Niestety, niestety. Marka! I trzymajmy kciuki, czy tym razem Warmia i Mazury spuści srogi łomot przeciwnikom. Czy też gniew uniesie się i pochłonie Warmię? Jak to będzie? Oj. Stop! Sędzia krzyczy stop! Sędzia, proszę panu sędziu wręczyć coś dłuższego i cięższego, bo on stracił. Jedziemy dalej. Jest tak jak było, czyli jest 2-2, czyli nic, to w teorii nic się nie zmienia. Szanse są wciąż wyrównane. O, jeden Warmiak leży, jest 2-1. Jak to będzie? Czy da radę? 2-1. Ciężko mu tam, ciężko, proszę. Ciężko go tam lutują w narożniku. Jak to będzie? 1-1. Proszę Państwa, w teorii nic się nie zmienia. Jest 1-1. To wciąż może być Warmia. To wciąż może być Dzień Gniewu. Wróciliśmy do formuły. Nie, tak, więcej dopingu. 1-1, ale to wciąż Bochur. To wciąż Bochur. Tak jest. Zawodnik Warmii. I zwróćcie uwagę, oni są zbrojni identycznie. Wydaje się, że szanse są bardzo wyrównane. Warmia straciła broń. Biegnie do... Uzupełnił właśnie w pitstopie. Oj, jak on straszliwie zbiera teraz tą drzewcówką. Takie, żeby stać na nogach. To od tego zależy, kto pierwszy upadnie. I ojej, chyba 0-0? Remis? Obaj padli równo. Tak jest, no dobrze. Obaj padli równo. Czyli mamy praktycznie powtórkę z rozrywki. Brawa.